Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Pierwsza stuwa. No właśnie, stuwa. Zaczynamy od 100 zł do wygrania za odpowiedź z koperty. A co w kopercie się ukryło? Słowo. Słowo, które można ułożyć z dostępnych tutaj liter. Także niedowolne przypadkowe słowo, tylko takie, które możemy ułożyć, wykorzystując tylko te litery. Od razu na początku powiem, myślę, że reżyser nie ma nic przeciwko temu, że słowo w kopercie to słowo, które nie jest ułożone ze wszystkich liter. To znaczy, że wybieramy sobie niektóre z nich i próbujemy stworzyć z nich jakieś słowo, w zasadzie nie stworzyć, bo to chodzi o jakieś słowo, które już istnieje, więc po prostu je ułożyć. Kto odgadnie, jakie to słowo, wygra 100 zł na dobry początek w programie. Mam nadzieję, że nie wszyscy śpią. Proste słowo, więc nie kombinujmy. Już czekam na pierwszy telefon i tradycyjnie przypominam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.superstacja.tv. Stuwa czeka, jeżeli już ktoś wpadł na jakiś pomysł, zapraszam serdecznie do studia. Wczoraj męczyliśmy Was zagadkami, przy których trzeba było się długo przyglądać, długo je analizować. Znalezienie rozwiązania naprawdę nie było możliwe szybko. Tutaj zagadka na początek, na rozgrzewkę, na umiejętność szybkiego kojarzenia. Czyli tak naprawdę liczę na Waszą szybką reakcję. Jeżeli uda Wam się ułożyć jakieś słowo, warto jak najszybciej wybrać numer do studia i sprawdzić, bo może właśnie Twój pomysł jest odpowiedzią z koperty. Jeżeli tak, to 100 zł powędruje w Twoje ręce. Kto ma już jakiś pomysł, zapraszam. Nie czekajcie, aż ktoś Was wyprzedzi, bo z tego typu zagadką bywa, że i z jednym z pierwszych telefonów zagadkę potraficie rozwiązać. Jeżeli w kopercie znalazło się słowo nie jakieś trudne, czy wyszukane, czy takie, którego nigdy nie słyszeliście, to tym bardziej liczę na to, że zagadkę szybko rozwiążecie. Kto ma już pomysł, kto nie śpi o tej późnej porze, komu być może te upały nie dały zasnąć, jeżeli akurat jesteś przed telewizorem, sen nie nadchodzi, trudno jest Ci zasnąć w takiej temperaturze, siedzisz przed telewizorem, to można ten bezsenny, bezczynny czas zamienić właśnie na dobrą zabawę i wygrywanie pieniędzy. Kto już ułożył jakieś słowo, zapraszam, jest to zagadka, z którą każdy może się zmierzyć, bo no, dowolna kategoria, tak? Nie musimy tutaj się wykazywać jakąś specjalną wiedzą. Po prostu trzeba złożyć jakieś słowo z liter, które widzimy na ekranie. Nie mamy tu całego alfabetu, także możliwości są ograniczone. Tym bardziej liczę na szybkie rozwiązanie tej zagadki. Wykorzystaj to, że nie ma zbyt wielu osób przed telewizorem o takiej godzinie. Także jeżeli udało Ci się ułożyć jakieś słowo i jak najszybciej wybierzesz numer do studia, może właśnie Ty będziesz za chwilę bogatszy o 100 zł. Jak trafisz do studia, to jest jeden numer, który widzicie tutaj w dole ekranu, czy to z telefonów komórkowych, czy ze stacjonarnych. Wybieramy ten sam numer i jest to 704 304 310. No dobrze, myślę, że te wszystkie formalności mamy za nami. Przypomniałam zasady, powiedziałam Wam, jak trafić do studia. 100 zł to propozycja nagrody za rozwiązanie zagadki. No dobrze, to teraz czekam na Wasz ruch, czekam na odpowiedź z koperty. Kto z Was wpadł na jakiś pomysł w takim razie? Jakie to może być słowo? Patrzę na te litery i myślę sobie tak, że no, ja patrząc na litery widzę to słowo, które jest w kopercie. No to też taka sugestia, no bo reżyser mi to słowo wcześniej powiedział, podał, także wiedząc, co jest w kopercie, patrzę na te litery i to słowo widzę. Wiem, że każdy z Was patrząc na te litery zobaczy coś innego, dlatego właśnie warto, żeby każda z osób, która wpadnie na pomysł, ponieważ jest Was pewnie garstka przed telewizorami, warto, żeby każda z tych osób tym bardziej wybrała numer do studia i podzieliła się swoim pomysłem, bo tym szybciej zagadkę rozwiążemy. Może ktoś z Was ma już na myśli to słowo, które ukryło się w kopercie. No dobrze, to czekam na telefon. 704 304 310 to numer, który prowadzi do studia. No teraz pytanie, czy ktoś już wpadł na pomysł? Bo myślę, że
z wybraniem numeru nie powinniście mieć problemu. Z trafieniem do studia też nie. Już od pewnej chwili czekam na telefon. Program już trwa, już się rozpoczął, chociaż ja tak naprawdę to, czy program się rozpoczął, uzależniam od tego pierwszego telefonu w studio, bo przynajmniej wtedy wiem, że ktokolwiek po drugiej stronie ekranu jest, próbuje swoich sił, rozwiązuje zagadki i ma szansę wygrywać pieniądze. A to jest program interaktywny, co znaczy, że to wy bierzecie w nim czynny udział. Reżyser mówi, dobra, Ewa, nie słyszę jeszcze telefonu, jest naprawdę gorąco, bo już reżyser mówi, że jemu też mocno w kość dają te temperatury. Dlatego, żeby specjalnie was tutaj zmobilizować, to reżyser zaszaleje i mówi, a niech będzie, zaproponuję 1000 zł. Co wy na to? Od razu, na początku zagadki, żeby szybko ją rozwiązać, taka dodatkowa mobilizacja, bo o takiej godzinie i kiedy jest tak ciepło, naprawdę trudno skupić myśli na czymkolwiek. Dobrze, 1000 zł, co to oznacza? Gwarantowane 100 zł za odpowiedź z koperty i 900 zł, który można wygrać, to jest bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Łącznie nawet 1000 zł do wygrania. Jeżeli jest w takim razie przed telewizorem ktoś, kto już poradził sobie z zagadką, niech nie czeka. Jakie słowo udało ci się ułożyć patrząc na te litery? Proste słowo, tu nie trzeba kombinować. Duża szansa, że z pierwszym telefonem usłyszę słowo z koperty. Bardzo się cieszę, że reżyser zdecydował się zaproponować więcej pieniędzy, bo myślę, że szybko ktoś z was o te pieniądze powalczy. No, ta zagadka nie zostanie z nami długo. Jeżeli tylko jest przed telewizorem ktoś, kto próbuje, układa jakieś słowo i nie będzie zwlekał z trafieniem tutaj do studia ze swoją propozycją, to jest szansa, że naprawdę szybciutko sobie z zagadką poradzicie. Na to liczę i tego wam oczywiście życzę. Do wygrania duże pieniądze, więc szkoda by było nie spróbować swoich sił. 704 304 310. To co? Kto już wie? No, jakie słowo twoim zdaniem mogło się ukryć w kopercie? Czasami ta pierwsza myśl, która pojawi się w głowie, ten pierwszy pomysł bywa tym najlepszym. Także nie zwlekaj, nie zastanawiaj się, bo ty będziesz się zastanawiać, czy wybrać numer do studia, a ktoś inny wykorzysta twoją chwilę zawahania i po prostu wybierze numer, podzieli się pomysłem, jeżeli będzie to odpowiedź z koperty. Będzie szkoda, że to nie ty spróbowałeś wykorzystać szansę. No słuchajcie, ale myślę, że do tej pory na pewno, jeżeli ktokolwiek jest przed telewizorem, na pewno już jakieś słowo ułożył, patrząc na te litery. Także jeżeli ktokolwiek wie, pomysł ma, to mam nadzieję, że wybiera numer do studia. Nawet 1000 zł do wygrania. Co to będzie? Jakie to słowo? I dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Oliwka. Oliwka. O, da się, faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale podoba mi się ten pomysł, bo na pewno nie jest to trudne słowo. Oliwka. Proste słowo, znane nam, poza tym chyba na czasie, no bo oliwki tak letnią porą zajadamy. Myślę częściej w jakichś sałatkach i tego typu jakichś naszych potrawach, także dobry pomysł. No dobrze, co jeszcze w takim razie udało się skojarzyć, bo nie oliwka znalazła się w kopercie, ale pomysł jak najbardziej dobry, pasujący do zagadki. Kto w takim razie znalazł inne słowo? Szansa na wygranie nawet 1000 zł wciąż jest. 704 304 310. Kto skojarzył coś jeszcze? No ja cały czas czekam na telefon od kogoś z was. Mam nadzieję, że się doczekam. Śmiało, nawet 1000 zł do wygrania. Reżyser zaszalał, bo mówi, no mi te upały w kości dały mocno ostatnimi dniami, więc jeżeli ktokolwiek z widzów jest o tak późnej porze jeszcze do tego przed telewizorem, to myślę, że należy mu się dodatkowa motywacja, jeśli chodzi o
wygraną. Nawet 1000 zł, taka propozycja już na początku, już na dzień dobry w programie, a raczej na dobry wieczór. Także jeżeli jest ktoś, kto chciałby skorzystać z tej oferty, a nie codziennie się tak zdarza, że już przy pierwszej zagadce mogę zaproponować takie pieniądze, no to śmiało, zapraszam. Szansa na wygranie tych pieniędzy wciąż jest, no ale to wy decydujecie o tym, jak szybko korzystacie z tej szansy. Jeżeli jest ktoś, kto ułożył jakieś słowo, nie powinien zwlekać. 704-304-310 to numer do studia. No to kto wpadł na jakiś pomysł? No, wczoraj mieliśmy do czynienia z zagadkami na spostrzegawczość i to tymi z górnej półki, gdzie były dość trudne, więc musieliśmy poświęcić dużo czasu na każdą z nich, żeby sobie z nimi poradzić. Dlatego reżyser powiedział dzisiaj coś szybkiego, prostego. Szukamy słowa, także umiejętność szybkiego kojarzenia. Słowo w kopercie nie jest jakimś wyszukanym słowem, czy takim, którego nikt by nie znał. Znacie to słowo, nawet dziecko to słowo zna, także jeżeli udało Ci się wpaść na jakiś pomysł, nie zwlekaj. 704-304-310 to numer do studia. To co? Kto już wie? Budzimy się, nie śpimy. Czekam na tę jedną osobę z dobrym pomysłem. Nawet 1000 zł do wygrania. No, reżyser nieczęsto decyduje się na taki ruch i proponuje tę nagrodę bonusową już przy pierwszej zagadce. Ale to znaczy, że też ma takie przeczucie, że zagadka zostanie szybko rozwiązana, że ktoś z Was szybko sięgnie po te pieniądze, bo wkładając to słowo do koperty, które włożył, mówi, no jestem pewien, że zagadka zniknie szybko. No dobrze, mam nadzieję, że tak się stanie. Pierwsze słowo usłyszałam przed momentem, ale przyznam Wam się szczerze, że liczyłam mimo wszystko, no wiem, że nie ma wielu osób przed telewizorem, ale liczyłam na to, że to tempo będzie nieco szybsze. Także jeżeli jest ktoś, kto wpadł w międzyczasie na inne słowo, no bo nie wierzę w to, żeby każdy z Was, patrząc na te litery, znalazł słowo oliwka. Na pewno jest ktoś, kto wyczytał tutaj inne słowo. Jakie? Wiemy już, że to nie oliwka znalazła się w kopercie. Mamy ograniczoną liczbę liter do naszej dyspozycji, nie mamy tu całego alfabetu, także też ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o układanie tych słów. Więc może ktoś z Was ma już na myśli właśnie to słowo, które w kopercie się dziś znalazło. Rozwiążmy tę zagadkę tak, jak przystało na tę zagadkę rozgrzewkową, czyli szybko. Chciałabym przejść już do kolejnych. Reżyser mówi, że przygotował różne ciekawe propozycje i ciekawe zagadki, ale o tym, co nas jeszcze czeka, nie będę Wam teraz mówić, żeby Was nie rozpraszać, żebyście się mogli skupić na razie na tym, co jest na ekranie. To co jeszcze przyszło Wam do głowy? No, czy z drugim telefonem rozwiążemy zagadkę? Jeżeli jest ktoś, kto pomysł ma, niech wybierze numer razem ze mną. 704-304-310. Sprawdźmy, czy jest już ktoś, kto wpadł na jakiś pomysł, czy wszyscy pomyśleli o oliwce. Jest telefon, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, halo. Leżakownia. No nie ze wszystkich liter. Ja nawet nie wiem, czy jest takie słowo. Jest? Aha. No dobrze, no. Ja zapiszę, ale od początku programu mówiłam, że to słowo, które jest ułożone, nie jest ułożone na pewno ze wszystkich liter. Leżakownia, ale dziwne słowo. Nie ze wszystkich liter. Wystarczy wybrać niektóre litery. No tutaj pani może nie dosłyszała, jak o tym mówiłam i zaproponowała słowo ze wszystkich liter. Dobrze, Marcinku, czy możesz w takim razie, skoro już zdecydowałeś się zaproponować więcej pieniędzy, no to co, podwój stawkę, co? Żebyśmy tutaj jak najszybciej zmotywowani nagrodą postarali się szybko rozwiązać zagadkę. Nawet 2000 zł do wygrania. Co wy na to? I jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Iwona. Iwona. I świetny pomysł, uda się, faktycznie, sprawdziłam. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale Iwona, to słowo,
które jak najbardziej mogło znaleźć się w kopercie. Jest tam inne słowo. Jakie? Wcale się nie zdziwię, jeżeli z kolejnym telefonem usłyszę to słowo. 704-300-4310. Co jeszcze? Trzy propozycje na tablicy. Wykluczyliście już trzy słowa. Na pewno da się znaleźć jeszcze jedno. Oliwka, leżakownia i Iwona to są te propozycje, które usłyszałam do tej pory. Czy udało się znaleźć jeszcze jedno słowo? Na pewno jeszcze jedno słowo jest. Bez obawy. Skoro koperta wciąż na tablicy, a w niej kartka z rozwiązaniem, to znaczy, że jeszcze jakieś słowo da się znaleźć. Nawet 2000 zł do wygrania. Kto sobie poradził i odszukał jeszcze jedno słowo wśród tych liter? Wiemy, że nie musimy korzystać ze wszystkich liter, także wybieramy sobie niektóre z nich. Są bardzo dobre propozycje na tablicy, także tym bardziej myślę, że zagadkę szybko rozwiążecie. Co jeszcze? Co jeszcze udało Wam się skojarzyć? No jeszcze czekam. Kto wybiera numer? 704-300-4310. Ktoś na pewno ma pomysł. Kto? Nie czekajcie, do wygrania nawet 2000 zł. Reżyser nie dość, że od razu przy pierwszej zagadce zaproponował nagrodę bonusową, to jeszcze podwoił stawkę przed momentem, żebyśmy tym bardziej skupili się na szybkim rozwiązaniu zagadki, bo może faktycznie, no ja rozumiem, że wyższa wygrana nie sprawi, że szybciej wpadniesz na pomysł, ale jeżeli są przed telewizorem takie osoby, które próbują ułożyć jakieś słowo, to może ta propozycja wyższej wygranej sprawi, że zdecydujesz się na wzięcie udziału w zabawie, że nie uczestniczysz tylko biernie, próbując sobie poradzić z zagadką, ale oglądasz program, patrząc jak wygrywają inni. Spróbuj, może właśnie ty za moment będziesz bogatszy o nawet 2000 zł. Kto nie spróbuje, na pewno nie wygra pieniędzy, natomiast szansa na ich wygranie wciąż jest. Jeszcze nie usłyszałam słowa z koperty, to się może w każdej chwili wydarzyć. 704-300-4310. Śmiało, bo to wy narzucacie tempo w tym programie. Do tej pory usłyszałam trzy propozycje. Nie ma problemu z trafieniem tutaj do mnie, że już jakiś pomysł masz, ale jeżeli nie wybierzesz szybko tego numeru do studia, może się okazać, że za chwilę ta szansa zniknie, bo może ktoś inny rozwiąże tę zagadkę tuż przed tobą, ktoś będzie szybszy. Także nie czekaj, nie zwlekaj, jak najszybciej traf tutaj do studia. No, to komu się udało znaleźć kolejne słowo? Być może z tym telefonem rozwiążemy zagadkę. Wcale się nie zdziwię, bo tak jak mówiłam, są już dobre propozycje na tablicy. 704-300-4310. Czy ktoś wybrał numer do studia? Bo jeżeli tak, to powinnam usłyszeć taką osobę. Lada chwila. Jeszcze jeden pomysł, być może ostatni. No to wy układacie tę zagadkę, wy ją reżyserujecie. Nam naprawdę trudno jest przewidzieć, kiedy, jaka propozycja się pojawi, jakie słowa podacie szybciej, jakie później. Także mam nadzieję, że szybko zagadkę rozwiążemy, że jeżeli jest ktokolwiek, kto próbuje, to szansa jest. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Leżak. Leżak, o. No da się, nie jest to odpowiedź z koperty. Też na czasie bardzo słowo leżak. Dobrze, może reżyser się na mnie obrazi tutaj, ale powiedziałam już wcześniej, są dobre propozycje na tablicy i nie chodziło mi o leżakownię czy leżak. Chodziło mi bardziej o Iwonę i oliwkę, bo to też słowo, które ma więcej znaczeń. Podobają mi się te dwa słowa. Nie mówię jeszcze o co chodzi, kto skojarzy, ten ma przewagę. 704-300-4310 to numer do studia, do wygrania nawet 2000 zł. Kto walczy, kto nie śpi? Na pewno nie ma wiele takich osób, także tym bardziej
Ważne jest, żeby te pojedyncze osoby przed telewizorem jak najszybciej sprawdzały swoje pomysły, bo tym szybciej rozwiążemy zagadkę. Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Żona. No nie jest to odpowiedź z koperty. No nie tędy droga. Ja mówiąc, że podoba mi się propozycja Oliwka i Iwona. No nie, żona to nie pasuje do tego układu. Dobrze, w takim razie nawet 3000 zł. Dla tych osób, które domyślą się, o co może chodzić i dlaczego właśnie te dwa pomysły do tej pory najbardziej mi się podobają. Nawet 3000 zł do wygrania. Jakie słowo w takim razie mogło znaleźć się w kopercie, skoro takie słowa jak Oliwka i Iwona podobają mi się najbardziej z tych wszystkich propozycji, które podaliście do tej pory. Nawet 3000 zł. Nie śpimy, walczymy, bo jest o co. Śmiało. Nieczęsto zdarza się taka szansa, żeby już przy pierwszej zagadce powalczyć o naprawdę duże pieniądze. Dziś ta szansa się nadarzyła. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Lec konia. Jak? Lec konia. Kwiat. Ach, kwiat, bo tak... za trudne. Jeszcze sprawdzę, czy... tak, zgadza się. Wszystkie litery zapiszę. No, piękne słowo, no bo nazwa kwiatu, ale gdyby to była lew konia, ja bym nie mówiła, że w kopercie jest coś prostego, znanego i że nawet dziecko to zna, bo no, umówmy się, że nie jest to jakaś najprostsza nazwa, czy nazwa jakiegoś bardzo dobrze znanego nam kwiatu. Dobrze, bo widzę, że nie wszyscy słuchają tego, co mówię, a ja naprawdę staram się was naprowadzić na tę odpowiedź z koperty, na to słowo. Oliwka i Iwona to najlepsze do tej pory propozycje. Jeżeli ktokolwiek domyślił się, dlaczego właśnie te pomysły podobają mi się najbardziej, to mam nadzieję, że pójdzie odpowiednim tropem i powalczy o nawet 3000. I jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Cholernie, jestem zaskoczona. Słowo. Jakie słowo udało się pani ułożyć? Udało się ułożyć jakieś słowo? Bo nie mogę czekać. Słowo do zagadki. Trzy. Nie, w tej chwili rezygnuję, bo miałam już ułożone leżak, ale już leżak był. Aha. No szkoda. Słuchajcie, tak to właśnie jest, jak wybieramy numer do studia. Warto tutaj jednak szybko się orientować, co tutaj się dzieje, bo ta sytuacja szybko się zmienia. Okazuje się, że słowo, które przyszło nam do głowy, za chwilę jest już nieaktualne. Niemniej ja już od pewnego czasu mówię, że Oliwka i Iwona najbardziej mi się podobają. Leżak nijak się ma do tych propozycji, także kto z was poszedł odpowiednim tropem? Wygrać można nawet 3000 zł, ale jak się okazuje, trudno się nam dzisiaj skupić i skoncentrować. Nie dziwię się. Późna pora i upały. Dobrze, to ja już powiem wprost. Chodzi o imię. W kopercie jest imię. Ponieważ faktycznie dziś trudno się skupić, bo już od pewnego momentu mówię, że Oliwka i Iwona to najlepsze propozycje. Mimo to pojawiły się potem takie pomysły jak leżak, żona czy lew konia. Także umówmy się, że wiemy już konkretnie, jaka kategoria imię. No słuchajcie, to teraz jesteśmy blisko rozwiązania. Nie dość, że nie mamy tutaj całego alfabetu, tylko wybrane literki. Do tego wiemy, że szukamy imienia, także niedowolne przypadkowe słowo. Konkretna kategoria, mało tego, dwa imiona już wykluczyliście. Oliwka i Iwona. Ten pierwszy telefon i usłyszałam propozycję Oliwka, chociaż mi się akurat skojarzyło z taką oliwką do jedzenia, ale ten pierwszy pomysł i reżyser mówi, zobacz Ewa, pierwsze słowo, pierwsza propozycja, padło imię, no to widzowie szybko poradzą sobie z tą zagadką.
bo w kopercie też jest imię. No, wciąż macie szansę szybko poradzić sobie z tą zagadką, a kiedy gra toczy się o nawet 3000 zł, naprawdę szkoda by było z szansy nie skorzystać. To co, pospieszmy się i zagadkę rozwiążmy. Kto ułożył imię z dostępnych tutaj liter, zapraszam do studia. 704 304 310. Tylko pamiętaj, nie wybieraj numeru, jeżeli nie masz przygotowanego słowa. Słowa, które będzie pasowało do zagadki. Bo zastanawianie się na antenie niestety nie jest możliwe w programie, bo wtedy blokujemy szansę po prostu komuś, kto wie i chciałby, wybierając numer do studia, podzielić się swoją odpowiedzią. No to co to będzie? Jakie to słowo? Imię. Nikt nie wie? Słuchajcie, teraz, kiedy już znamy tę kategorię, wiemy, że to nie będzie Oliwka i nie będzie to Iwona, no to co to będzie? Jeżeli udało ci się skojarzyć imię na tym etapie zagadki, bardzo duża szansa, że to właśnie ty masz przygotowaną odpowiedź z koperty. To teraz tylko kwestia wybrania numeru telefonu do studia, a nie ma problemu z trafieniem do mnie, bo już sporo pomysłów zdążyłam od was usłyszeć. Znacie imię, które jest w kopercie, tak samo jak Oliwkę czy Iwonę. Co to będzie? Kto wie? Kto już wpadł na pomysł? I jest telefon. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Aniela. Dobry pomysł, ale nie jest to odpowiedź z koperty. Zapisuję. I czekam w takim razie na kolejną propozycję. Kto wpadł na inny pomysł? Szansa na wygranie nawet 3000 zł jest wciąż aktualna, a ja przypominam, że wciąż szukamy słowa z koperty. No, kończymy zagadkę. Jakie to imię? Skoro nie Oliwka, Iwona i Aniela, to czy ktoś miał inny pomysł? Wszystkie litery, których potrzebujecie, macie na ekranie. Nie dodajemy żadnych liter od siebie. Korzystamy tylko z tego zestawu, który widzimy. Wybieramy sobie z niego niektóre litery i układamy słowo. W mojej kopercie jest słowo, które również udało się ułożyć z widocznych tutaj liter i wiemy, że tym słowem jest imię. Kto wpadnie na to słowo jako pierwszy? Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Ewa albo Ania. Liczy się pierwsza propozycja, podajemy po jednym pomyśle, żeby było sprawiedliwie. Ewa, nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się ułożyć faktycznie. Nawet nie zauważyłam, że znalazło się moje imię tutaj na tej zagadce. Proszę. Dobrze, i jeszcze nie Ewa. W takim razie... Cztery imiona już na tablicy. No umówmy się, że nie da się z tak niewielu liter ułożyć nieskończenie wiele możliwości, a ja przypominam, muszę usłyszeć dokładnie to słowo, które w kopercie się znalazło. Jakie to będzie imię? Nawet 3000 zł do wygrania. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Lena. Lena. Da się. To takie popularne ostatnio dość imię. Bardzo ładne zresztą. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale do zagadki pasuje. Dobrze. Cieszę się bardzo, że tutaj na ten odpowiedni trop udało nam się trafić i tego tropu się trzymać, bo już któryś telefon i słyszę faktycznie imię. Także cieszę się, że w końcu udało nam się tę kategorię sprecyzować i idziemy dobrym tropem. No, ostatnia szansa, bo reżyser mówi, nie możemy czekać dłużej, zaproponowałem duże pieniądze, więc chciałbym już usłyszeć zwycięzcę i przejść do kolejnych zagadek, które na dziś przygotowałem. 704 304 310 to numer do studia. Dobrze, skoro to ostatnia szansa,
tak ładnie idzie, bo super te pomysły ostatnie. Lena, Ewa, Aniela. Marcinku, zaproponuj więcej pieniędzy. Co ci zależy? Jak już od początku proponujesz duże pieniądze przy tej pierwszej zagadce, to może sypniesz tutaj jeszcze groszem. Teraz reżyser zaszalał bardziej niż się spodziewałam, bo mówi, dobra, niech ci będzie. To słońce wszystkim daje w koście, mimo że przygrzało za bardzo. Zaszalejmy. Nawet 5000 zł do wygrania. Co wy na to? O jakim imieniu w takim razie, o jakim słowie jeszcze nie pomyśleliśmy? Ono jest tutaj gdzieś wśród tych liter. Trzeba je wyłowić. Nawet 5000 zł do wygrania, mnóstwo kasy, tylko czy jest ktoś, kto próbuje, bo ja wiem, że późno, że gorąco, także... I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Ania. Ania, nie jest to odpowiedź z koperty, ale pomysł dobry, bardzo ładne imię, ale to nie Ania. W takim razie, co to może być? Dobrze, ja podkreślę te imiona, żeby było wiadomo, że to imiona. O. Oliwka, Iwona, Aniela, Ewa, Lena i Ania. To propozycje, które usłyszałam od was do tej pory. No to co tam jeszcze zostało? Bo mam wrażenie, że większość tych imion, które dało się tutaj wyłowić, to już wam się to udało. Co w takim razie jeszcze da się znaleźć wśród tych liter? Wiemy na pewno, że szukamy konkretnego słowa i wiemy, że to słowo jest imieniem. Nawet 5000 zł do wygrania. Jeszcze czekam. No, czy uda nam się szybko rozwiązać tę zagadkę? Można wygrać nawet 5000 zł, więc na pewno warto spróbować, jeżeli masz pomysł, jeżeli nie śpisz jeszcze, może upał nie daje ci zasnąć i udało ci się z tych liter wyłowić jeszcze jedno imię. Sprawdź! Sprawdź, bo może właśnie ty powalczysz za moment o nawet 5000 zł. No sami przyznacie, że takie oferty nie zdarzają się codziennie, żeby już przy pierwszej zagadce reżyser proponował tyle pieniędzy. Dziś mówi, no już dobrze, już wszystkim te upały tak dały w kości przez te ostatnie dni, że chciałbym jakoś to widzom zrekompensować. Jeżeli ktoś poda odpowiedź z koperty, niech ma szansę powalczyć o naprawdę dużo kasy. Ja się bardzo cieszę, że reżyser zaproponował tyle pieniędzy, tym bardziej, że przez kilka kolejnych dni się z wami nie zobaczę, więc dziś widzę się z wami po raz ostatni. Jeżeli mogę dzisiaj porozdawać dużo kasy, tym lepiej. Bardzo mnie to cieszy. Nawet 5000 zł do wygrania, ale przypominam, że też czekają kolejne zagadki, także im szybciej przejdziemy dalej, tym lepiej. Kto z was wpadł na jeszcze jeden pomysł? Bo nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie, no bo zobaczcie, do tej pory mnóstwo propozycji od was, to są właśnie telefony od was, także kto ma kolejny pomysł, zapraszam do studia. 704-304-310. Wykorzystajcie tę szansę. Naprawdę reżyser nieco codziennie proponuje tak duże pieniądze i to już przy pierwszej zagadce. Dziś mówi, dobra, niech będzie, dlaczego nie? Gorąco, późno, dodatkowa motywacja przyda się, no, kiedy bardziej, jak nie dzisiaj. To co, czy ktoś wybrał numer? Tylko bardzo proszę, żeby nie dzwoniły osoby, które nie mają pomysłu, nie ułożyły imienia, no bo... No szkoda, no szkoda tracić szansę. Czekam na kogoś, kto jednak ma słowo, które wyłowił z tych liter. O, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Nikola. Nikola, sprawdzamy. Nikola. Da się, też popularne ostatnio imię faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale Nikola to pomysł, który wpisuje się tutaj doskonale w naszą zagadkę. No dobrze, to musicie jeszcze poczekać, reżyserka, momencik, bo faktycznie te pomysły się w głowie pojawiają. Mogłoby się wydawać, że nie da się już tutaj wyłowić żadnego innego słowa oprócz tego z koperty, a tu proszę, bach, niespodzianka, pojawia się jakieś imię, o którym reżyser zapomniał, chociaż to naprawdę popularne w ostatnich latach imię, Nikola. No dobrze, nie Nikola, co w takim razie
jeszcze mogłoby się w naszej kopercie znaleźć. Wiemy, że to słowo, które jest imieniem, no mnóstwo tych imion już macie na tablicy. 2, 4, 6, 7 imion. To sporo. To sporo, jak na te kilka liter, które tutaj mamy do dyspozycji. To co nam tam zostało? No bo w związku z tym, że tyle tych propozycji badaliście, jesteśmy blisko rozwiązania, a wygrać można nawet 5000 zł. Kto nie śpi, kto walczy, ma szansę sięgnąć po te pieniądze. No mam nadzieję, że nie muszę Ci namawiać do tego, żebyś wybrał numer do studia, jeżeli udało Ci się na jeszcze jeden pomysł wpaść. Szkoda by było nie sprawdzić swojej propozycji, bo może właśnie Twoje słowo jest słowem z koperty. Natomiast jeżeli nie masz pomysłu, nie dzwoń, daj szansę komuś, kto faktycznie wie i nie blokuj osobie, która wie, szansę na trafienie do studia. 704 304 310. Nawet 5000 zł do wygrania. Jakie to słowo? Kto wie? Kto jeszcze nie śpi? Bo ja wiem, że to taka pora, że nawet jeżeli zastałam kilka osób przed telewizorem, kiedy się z Wami witałam, to jednak z minuty na minutę tych osób raczej ubywa niż przybywa, bo prędzej czy później ten sen nas jednak dopada. No, nawet jeżeli do wygrania jest bardzo dużo pieniędzy, to sen może się okazać silniejszy. To taka godzina, gdzie trudno z tym snem wygrać. Ale kto nie czuje się jeszcze senny, kto być może w te upalne noce zasnąć po prostu nie może i chciałby ten czas jakoś spożytkować, to siedząc wygodnie przed telewizorem, nie ruszając się z fotela, można zgarnąć nawet 5000 zł. Jeżeli masz gdzieś jeszcze do tego telefon obok siebie, żeby nie trzeba było wstawać, podbiegać, podchodzić i wykonywać jakieś niepotrzebne tutaj ruchy, to tym bardziej, tym lepiej. Na pewno jeszcze jedno słowo da się znaleźć. Na pewno jest to imię. Jakie? No, kto już wie? No słuchajcie, bo kończymy zagadkę. Za moment będę musiała pokazać, co się w kopercie znalazło. Byłoby naprawdę szkoda, gdybym pokazała tę odpowiedź, zanim ktoś z Was ją poda, bo po pierwsze dużo pieniędzy do wygrania, po drugie jesteście naprawdę blisko. Skoro wiemy już, że to imię, skoro tyle tych imion już wykluczyliście, co jeszcze da się ułożyć, patrząc na te litery? No trzeba strzelić w dziesiątkę. Dokładnie to słowo, które w kopercie się nie znalazło. I na właśnie takie słowo czekam. To co? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Słucham. To ja słucham. Jakie słowo udało się Pani ułożyć? Wam Iwonka. Iwonka. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie jest to słowo, które jest również imieniem, więc zapisuję. Iwonka, świetnie. Reżyser mówi, no Ewa, nie możemy czekać dłużej. Dlatego reżyser proponuje 10 chwil. Uda nam się w tym czasie rozwiązać zagadkę? No myślę, że tak. 704, 304, 310. Co jeszcze zostało? Na pewno da się ułożyć jeszcze jedno słowo. Na pewno jest to imię. Zobaczcie, ile możliwości już wykluczyliście. Skupmy się, skoncentrujmy się i miejmy tę zagadkę za sobą. Czekają kolejne, które mam nadzieję też przypadną Wam do gustu. Tutaj idzie Wam świetnie. Podajecie kolejne propozycje, jak burza idziecie, bo późna pora, a mimo to, jak już się rozkręciliście i wpadliście na ten odpowiedni trop, to faktycznie te imiona udaje Wam się szybko ułożyć. Chociaż wiem, że na tym etapie zagadki już nie jest łatwo, no bo skoro tyle imion wykluczyliście, to co jeszcze? Co jeszcze tutaj znaleźć? Jak tu jeszcze poskładać te litery? Ja wiem, że to nie jest
łatwe. Z drugiej strony, jeżeli na tym etapie zagadki udało ci się ułożyć słowo i jest to imię, no to bardzo duża szansa, że to właśnie odpowiedź z koperty. Także nawet 5000 zł to szansa wciąż aktualna i mam nadzieję, że szybko ktoś z was z tej szansy skorzysta. Ale mamy 10 chwil, nie zapominamy o czasie, bo to ważne. To ważne, żeby zagadki były przez was rozwiązywane w dobrym tempie, bo tylko dzięki temu uda się nam więcej ich dziś rozegrać. A o to przecież chodzi w tym programie. To co? Kto ma kolejne słowo? Wiemy, że chodzi o imię. Oliwka, Iwona, Aniela, Ewa, Lena, Ania, Nikola, Iwonka. Co jeszcze? 9 chwil. Jedna sprytna osoba. Kto? No, umiejętność szybkiego kojarzenia. To wbrew pozorom też sztuka, bo nie każdy to potrafi. Może przed telewizorem są osoby, które właśnie wolą takie dłuższe zagadki, gdzie trzeba się na przykład długo przyglądać, dłużej zastanawiać, a nie lubią, kiedy narzuca im się szybkie tempo. Przy tej zagadce to się liczy. I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Kalina. Sprawdźmy. Kalina. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale bardzo ładne imię. Czekam dalej w takim razie. Zapiszę może już w nowej kolumnie, bo zobaczcie, już nam się tutaj nie mieszczą te wasze propozycje. No nie sądziłam, że tyle usłyszę imion, zanim usłyszę odpowiedź z koperty. To tylko świadczy o tym, że jesteście naprawdę pomysłowi, że potraficie skupić się na zagadce. No to tak jest. Reżyser przed programem zastanawia się, jakie słowa da się ułożyć, ale on zastanawia się w pojedynkę. Po czym okazuje się, że te kilka osób przed telewizorem, a każdy z was wpadnie na inny pomysł, bo tak to jest. Myślę, że stąd tyle propozycji na tablicy, o których reżyser nawet nie pomyślał. No dobrze, ale na pewno coś jeszcze zostało. Zostało nam też 8 chwil, więc warto się pospieszyć. Nawet 5000 zł do wygrania. Co ukryło się w kopercie? Kto już wie? Jeżeli masz pomysł na tym etapie zagadki, to wiem, że niełatwo było na niego wpaść. Z drugiej strony wiem też, że duża szansa, że to właśnie ty powalczysz o nawet 5000 zł. No bo co tutaj mogło jeszcze zostać na tym etapie zagadki, skoro tyle możliwości wykluczyliście? A, już tylko 7 chwil, coraz mniej czasu. 2, 4, 6, 8, 9. 9 pomysłów na tablicy, takich, które faktycznie mieszczą się w kategorii. No super, cieszę się. Czy ta 10. propozycja to będzie właśnie ten strzał w 10? Miejmy nadzieję. 704 304 310 to numer do studia. Przypominam, tak pro forma, bo przecież doskonale wiecie, jak tutaj trafić, skoro do tej pory tyle telefonów, tyle propozycji już zdążyłam usłyszeć. To co, zdążymy, zanim ten czas minie? Szansa na pewno jest. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Jacqueline. Jacqueline. Ciekawa propozycja, nie jest to odpowiedź z koperty, ale już myślę, że taka bardziej wyszukana, Jacqueline. No, warto było sprawdzić, chociaż jak tak sobie myślę, że już na początku programu mówiłam, że to imię w kopercie jest wam znane, to gdyby to Jacqueline ukryła się w kopercie, to myślę, żebym nie użyła takiego określenia. Bardzo ładne imię, ale jednak trudniejsze myślę od tego, które jest w kopercie. No dobrze, to co? Kto jeszcze wpadł na pomysł? Bo czekają duże pieniądze, a wiecie jak to bywa z tymi dobrymi ofertami, żeby się nie okazało, że ty się będziesz teraz wahać z wybraniem numeru do studia, mając pomysł, a ktoś inny po prostu tę chwilę wahania twoją wykorzysta i wygra pieniądze, zanim ty się zdecydujesz. Zostało nam 5
chwil to naprawdę niewiele, ale z drugiej strony w tym czasie wszystko jeszcze zdąży się wydarzyć, no bo jeżeli masz pomysł, nie czekasz do zera, tylko teraz wybierasz numer do studia, tak jak pan przed momentem i podasz swój pomysł. Jeżeli będzie to odpowiedź z koperty, to powalczysz o nawet 5000 zł, a ta zagadka zakończy się przed czasem. 704-300-4310. Kto wybiera numer? Bo tu chodzi o to, żeby jak najszybciej wybrać numer, kiedy mamy już gotowy pomysł. I nie dzwońcie, jeżeli nie udało wam się ułożyć słowa. Dobrze, żeby nikt nie blokował szansy komuś, kto faktycznie tę odpowiedź ma przygotowaną. 704-300-4310. No, czy ktoś wybrał numer razem ze mną? Ktoś, kto ułożył jeszcze jedno imię? Jest już trudniej, ja wiem. No, tyle imion wykluczyliście, zastanawiacie się pewnie, co tutaj jeszcze się da ułożyć, skoro wydawać by się mogło, że wszystkie możliwości już wypisane na tablicy. Na pewno da się ułożyć jeszcze jedno imię. Jakie? Przyjrzyjcie się jeszcze raz tym literom, uważnie. Czasem tak jest, że przyglądamy się chwilę zagadce, przyglądamy i nic specjalnie nam do głowy nie przychodzi, po czym odwrócimy na chwilę wzrok, wydaje nam się, że już sobie z zagadką nie poradzimy, spojrzymy raz jeszcze na te litery i nagle pojawia się ten impuls i okazuje się, że ten pomysł nam się w głowie pojawia. No dobrze, kto ma pomysł, kto wie, zapraszam, nawet 5000 zł do wygrania i jest telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Ola. Ola, po prostu, nie jest to odpowiedź z koperty, ale pewnie świetny pomysł, znane nam imię, a dopiero teraz taka propozycja się pojawiła po takich jak na przykład Kalina czy Jacqueline. No dobrze, to co jeszcze? Zobaczcie, jak się okazuje, da się jeszcze jakieś imię wyłowić, jak się mocno skupimy na zagadce. Zostały 4 chwile, także mam nadzieję, że oprócz pana jest przed telewizorem ktoś jeszcze, kto na pomysł wpadł. A może pan w międzyczasie też zastanowi się nad tym słowem. Szansa wciąż jest. Nawet 5000 zł do wygrania. Co ukryło się w kopercie? Kto wie? Walczymy o zbyt duże pieniądze, żeby się teraz poddać, bo może próbowałeś chwilę, nie udało się znaleźć kolejnego słowa. Szansa na wygranie naprawdę dużych pieniędzy, co nieczęsto się zdarza w programie, żeby reżyser proponował tak duże pieniądze już przy pierwszej zagadce. Tak się dziś stało, także szkoda by było z tej szansy nie skorzystać, ale decyzja należy do was. Nie ma problemu z trafieniem do mnie, bo przecież odkąd usłyszałam pierwszą propozycję, posypały się tutaj telefony od was i to są właśnie wasze pomysły. Także kto gotowy, kto ma kolejny pomysł, niech jak najszybciej wybierze numer do studia. Tym bardziej, że zostały nam 4 chwile tej zagadki, mnóstwo propozycji na tablicy. No to co zostało? O czym nie pomyśleliśmy? 704-300-4310. Ktoś jeszcze zdąży. Ktoś, kto nie będzie czekał, a ma pomysł, zdąży wybrać numer do studia. Przecież to 2-3 sekundy potrzebujemy na to, żeby szybko ten numer wystukać na klawiaturze telefonu. Nieważne, czy stacjonarny, czy komórkowy, warto łapać ten telefon, który mamy pod ręką, który jest bliżej. Bo jak mamy gotową odpowiedź, to szkoda dać się wyprzedzić. Wtedy każda sekunda ma znaczenie. To jest zagadka, w której sprawdzamy waszą reakcję, szybkość waszej reakcji. To jest umiejętność szybkiego kojarzenia. To nie jest ten typ zagadki, z którym mieliśmy wczoraj do czynienia, gdzie tam pośpiech nie był tym, co było najważniejsze. Tam trzeba było w skupieniu przyglądać się zagadce, tam bardziej niż pośpiech, to raczej cierpliwość wchodziła w grę. Tutaj umiejętność szybkiego kojarzenia. Jak się okazuje, nie jedna osoba przed telewizorem, mimo tych upałów i później tę umiejętność posiada. Kto jeszcze? Kto skojarzył, jakie słowo mogło ukryć się w kopercie? No, zostały 3 chwile, to nie czekajcie, bo jak widzicie, czas w miejscu nie stoi, także każdy moment, kiedy się zastanawiamy, wahamy zamiast wybierać numer do studia, to moment, który przybliża nas do końca zagadki, a ja nie chciałabym zakończyć tej zagadki bez zwycięzcy. No, umówmy się, przy takich pieniądzach, przy takiej nagrodzie
muszę usłyszeć telefon od kogoś z Was. Nawet 5000 zł do wygrania. Kto wie, kto sobie przypomniał, kto skojarzył, to wpadł na jeszcze jeden pomysł. Mam nadzieję, że wybiera numer do studia. To Wy reżyserujecie tę zagadkę, to Wy, podając tutaj kolejne propozycje, zbliżacie się do rozwiązania zagadki. Na pewno jeszcze jakieś słowo da się ułożyć. No, czy ktoś wybiera numer? No, słuchajcie, zostały 3 chwile. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Anielka. I to jest bardzo dobra odpowiedź, oczywiście, że tak. No, słuchajcie, mówiłam, że jesteście blisko, ponieważ słowo z koperty to musi być dokładnie to słowo, które reżyser włożył, litera w literę, a padła już propozycja Aniela. Anielka, no to jest właśnie to, 100 zł. Wędruje w Pana ręce. Bardzo się cieszę, że udało nam się tę zagadkę rozwiązać. Jeszcze ma Pan szansę sięgnąć po nagrodę bonusową. Ja już łapię zapytania. No i uwaga. Jest Pan gotowy? Tak. No to zaczynamy. W którym kraju odbędą się najbliższe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej? W Rosji. Przez ile państw przepływa rzeka Niger? Przez 2. Troszeczkę więcej, przez 5. Może za bardzo pan się pospieszył z odpowiedzią, ale świetnie udało się panu rozwiązać zagadkę. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu możemy szybko przejść dalej, a tak jak mówiłam, czekają nas kolejne zagadki. Ja już tablicę tutaj przesunę w inne miejsce. Mam nadzieję, że w tym czasie na ekranie pojawi się kolejna zagadka. Tablica nam się już nie przyda, ale na pewno przydadzą nam się wasze umiejętności, bo... No właśnie, co my tutaj mamy? A, też ze słowami mamy do czynienia. Reżyser mówi, dobrze, Ewa, skoro tak super widzowie radzili sobie z układaniem słów, to teraz zagadka też po części z tym związana, chociaż nieco inna. Dlaczego? Dlatego, że musimy ułożyć przysłowia. I to aż 3 od razu. Reżyser mówi, no tak, Ewa, proponuję więcej pieniędzy. Wygrać można 100 zł za rozwiązanie tej zagadki. Także musi być też wyzwanie. Ale skoro tak świetnie radziliście sobie do tej pory z układaniem słów, to dlaczego tutaj nie? Tutaj też macie litery, tylko że już nie wybieramy sobie niektórych liter, tylko ze wszystkich tych liter układamy przysłowia. 3 przysłowia. No i teraz uwaga. Litery są pomieszane w obrębie poszczególnych wyrazów. Każdy kolor to inne przysłowie. No i teraz czekam, kto najszybciej poradzi sobie z tym zadaniem. Przyjrzyjcie się uważnie. Jeżeli na przykład patrzycie na to pierwsze pole od góry, to zielone, i nie wychodzi Wam, to może przejdźcie do następnego, za chwilę wrócicie sobie z powrotem. Natomiast bardzo ważne, żeby nie wybierać numeru do studia, dopóki nie rozszyfrujecie wszystkich 3 przysłów. Ja wiem, że to jest taka kategoria, której niektórzy z Was mogą się wystraszyć, bo o ile przy poprzedniej zagadce układaliśmy słowa i mieliśmy kategorię imiona, no to faktycznie każdy z nas jakieś imiona zna. Natomiast kategoria przysłowia to jednak coś, co w tych czasach odchodzi troszeczkę w niepamięć. Nasze babcie, jeszcze może rodzice czasem jakieś przysłowia wtrącali. A teraz w dobie telefonów, tych wszystkich szybkich komunikatorów, gdzie skracamy nasze wypowiedzi do minimum, to sprawia, że coś takiego jak przysłowia po prostu odchodzi w niepamięć. Ale mam nadzieję, że mimo, że kategoria troszeczkę zapomniana, to jednak uda Wam się ją chociaż odrobinę odświeżyć, bo warto. 100 zł. 100 czeka na kogoś z Was.
704-304-310 to numer do studia. Przypominam, na wypadek, gdyby ktoś szybki i dobry w tej dziedzinie już poradził sobie z zagadką, to oczywiście zapraszam. Natomiast jeżeli jeszcze się zastanawiacie, śmiało czekam na zwycięzcę. 100 zł czeka razem ze mną, także jak sobie szybko poradzicie, to ktoś z Was równie szybko wygra te pieniądze. 100 zł do wygrania. Dobrze, Marcinku, ponieważ ja nie słyszę jeszcze telefonu, zaserwowałeś nam aż 3 przysłowia, no jednak kategorię, która jest mało aktualna w obecnych czasach. No skoro proponowałeś duże pieniądze przy pierwszej zagadce, to co, teraz nam tutaj będziesz oszczędzał tych wygranych? No jak zaszalałeś już przy pierwszej zagadce. Udało się zagadkę rozwiązać i świetnie widzom szło. Usłyszeliśmy mnóstwo telefonów. Daj szansę na wygranie większych pieniędzy też przy każdej następnej zagadce. Co ty na to? To tak, żeby wyszło po 500 za przysłowie. O, dobrze. Nawet 1500 zł do wygrania. Dobrze, niech będzie. Myślę, że to dobra propozycja. No bo rzeczywiście aż 3 przysłowia, no tu trzeba się napracować, nagłówkować, żeby pełną odpowiedź znaleźć. Może warto zapisywać sobie każde z tych przysłów, jak już uda nam się je rozszyfrować. Gwarantowana stuwa za rozwiązanie zagadki i 1400 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Ale zasady na pewno są Wam już znane, bo dużo pieniędzy do wygrania i teraz i przy poprzedniej zagadce, także śmiało. Przyglądamy się uważnie, radzimy sobie jak najszybciej. Ja tylko mam nadzieję, że no, mimo, że przy tej zagadce potrzebujecie chwili na zastanowienie, bo nie układamy jednego słowa, tylko aż 3 przysłowia. W poprzedniej zagadce chodziło o pojedyncze słowa, więc szybciej wpadaliśmy na te pomysły, ale z drugiej strony też liczę na Waszą szybką reakcję, na to, że sprawnie poradzicie sobie z zagadką, bo czekają kolejne. Jeżeli uda nam się utrzymać to dobre tempo, które dziś od początku programu narzuciliście, no to uda nam się tutaj sporo zagadek rozegrać, a przecież o to właśnie chodzi. Mimo, że niewiele osób przed telewizorem, że to późna pora, to jednak te nieliczne osoby radzą sobie doskonale. Ja już czekam na kolejnego zwycięzcę, a 1500 zł czeka razem ze mną. 704-304-310 to numer do studia. Kto tym razem będzie najszybszy? Kto poradzi sobie z zagadką? Nawet 1500 zł do wygrania, ale nieco inna kategoria. No może się zdarzyć tak, że mimo, że jakby wciąż poruszamy się w kategoriach zagadek słownych, to jednak ktoś, kto układał imiona, pomyślał, że to kategoria, z którą może się zmierzyć, no bo każdy z nas imiona zna. Z przysłowiami już tak wesoło nie jest, bo tak jak mówiłam, to taka kategoria, która odchodzi w niepamięć. O tych przysłowiach zaczynamy zapominać, bo coraz rzadziej ich używamy po prostu. W obecnych czasach komunikujemy się szybko, krótko, więc przytaczanie przysłów staje się zbyt uciążliwe. No dobrze, reżyser mówi Ewa, no zaproponowaliśmy dużo pieniędzy, bo nawet 1500 zł można zgarnąć. To najwyższa pora, żebyśmy zagadkę jak najszybciej rozwiązali. Czy ktoś sobie poradził już do tej pory? Może za szybko zadaję to pytanie, nie chcę Was tym wystraszyć, no bo wiem, że do rozszyfrowania aż 3 przysłowia, ale tutaj nie chodzi o to, żeby męczyć się z tą zagadką nie wiadomo ile, bo w tym programie wygrywają pieniądze no nie tylko osoby, które rozwiązują zagadki, ale przede wszystkim osoby, które potrafią sobie z tymi zagadkami radzić szybciej niż pozostali. Jeżeli należysz do takich osób i ta kategoria zagadki przypadła Ci do gustu, nie przestraszyłeś się przysłów, pamiętasz kilka z nich i jesteś w stanie poradzić sobie z tą zagadką, zapraszam do studia.
Może warto zapisywać sobie to przysłowie, które już uda ci się rozszyfrować. Bo bywa tak, że poradzisz sobie z jednym z nich, potem chwilę zajmie ci rozszyfrowanie następnego i kolejnego. I kiedy wybierasz numer do studia, okaże się, że pamiętasz tylko to ostatnie przysłowie, bo poprzednie dwa wyleciały z głowy. Żeby nie było takich przykrych niespodzianek, kiedy będziesz tutaj w studio, to spróbuj. Spróbuj sobie jednak zapisać odpowiedź. No uwaga. Reżyser już chce kończyć tę zagadkę. No z jednej strony rozumiem tutaj ten jego pośpiech, bo mówi Ewa, no tak świetnie idzie od samego początku programu. Mnóstwo telefonów przy poprzedniej zagadce. To ja się nie chcę tutaj zatrzymywać. Kolejne zagadki, przygotowałam ich dzisiaj sporo. Im więcej uda nam się ich rozegrać, tym lepiej. Z drugiej strony no, pojawia się na ekranie coś, co jest o wiele trudniejsze od poprzedniej zagadki, także też reżyser musi zrozumieć, że to nie jest takie hop, siup, zerkniemy na zagadkę i już. 10 chwil, tyle zaproponował reżyser i mówi, że ma nadzieję, że to wystarczy. Dobrze, to skoro nas już tutaj czasowo ograniczasz, to dawaj więcej kasy. No tak, żeby wychodziło na przykład po 1000 zł za przysłowie, jakbyśmy podzielili te pieniądze. No tych 10 chwil, o! Nawet 3000 zł do wygrania. No reżyser dziś od samego początku programu proponuje duże pieniądze. Przy poprzednich zagadkach mnóstwo telefonów usłyszeliśmy. Także teraz ja staram się wykorzystywać to, że reżyser dzisiaj ma lekką rękę do pieniędzy. Nawet 3000 zł do wygrania. 704 304 310 to jest ten numer. Natomiast zostało nam 10 chwil. No myślę, że zdążycie w tym czasie. Skoro wykazaliście się dobrym refleksem przy pierwszej zagadce, to może i tutaj ktoś sobie już poradził. Może jeszcze próbujesz, na przykład masz dwa przysłowia, próbujesz rozszyfrować to trzecie. No, masz 10 chwil. Jeżeli zdążysz, czekam na telefon. 704 304 310. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi, także każdy, kto próbuje, ma szansę. Nie poddajemy się, bo najgorsze to się poddać, tym bardziej kiedy do wygrania tak duże pieniądze, nawet 3000 zł. Ale musimy się pospieszyć, bo ten czas nie stoi w miejscu. 9 chwil. Kto jeszcze nie śpi? Dobrze, jeszcze czekam, daję wam tutaj chwilę na zastanowienie się, przyjrzenie się. Mam nadzieję, że wykorzystujecie ten czas na analizowanie tej zagadki, na próbę jej rozwiązania. Bo szkoda tak po prostu wpatrywać się w ekran telewizora, jeżeli już nie śpisz o tej godzinie, oglądasz program, powalcz o pieniądze, można zgarnąć nawet 3000 zł. Jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Robi się coraz później, więc też coraz mniej osób po drugiej stronie ekranu. Warto to wykorzystać, jeżeli ty tam jesteś, tym mniejszą masz konkurencję, a więc tym większa szansa, że to ty zgarniesz pieniądze, jeżeli spróbujesz na zagadkę rozwiązać. 9 chwil. Osiem. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, ale szansa wciąż jest. Kurczę, no tak się zastanawiam, bo jeszcze nie słyszę telefonu. No może być tak, Marcinku, że ktoś ma, nie wiem, jedno, dwa, trzy przysłowia, zastanawia się nad tym trzecim i nie może sobie poradzić.
Może za dużo tych przysłów zaserwowałeś, wiesz, bo tak zazwyczaj jak tego typu zagadki prezentujemy, to jakoś powoli przyzwyczajasz widzów do poziomu trudności i najpierw serwujesz jedno przysłowie, potem ewentualnie dwa, a tutaj od razu wystrzeliłeś z trzema przysłowiami. Reżyser mówi, no tak Ewa, ale przy poprzedniej zagadce tak dobrze widzom szło, tak szybko podawali propozycje, mnóstwo telefonów usłyszeliśmy, więc zasugerowałem się tym, że potrafią sobie sprawnie radzić z zagadkami, to jeżeli pojawi się coś trudniejszego na ekranie, to może zajmie chwileczkę dłużej, ale jednak ktoś sobie poradzi. No miejmy nadzieję, że reżyser dobrze to sobie przekalkulował, bo chciałabym jak najszybciej usłyszeć kolejnego zwycięzcę. Kto następny? Przysłowia. No kategoria, która troszeczkę jest przez nas zapomniana ostatnimi czasy, bo tak szybko, tak krótko się ze sobą komunikujemy, że przysłowia to coś, co faktycznie stosujemy rzadziej. Zostało 7 chwil. Czy ktoś już wie, rozszyfrował wszystkie 3 przysłowia, bo przypominam, że nie płacę za częściową odpowiedź. Także bardzo ważne, nie wybieraj numeru do studia, jeżeli nie poradziłeś sobie z całością zagadki. 7 chwil. Jeszcze czas masz, natomiast nie ma sensu zwlekać, jeżeli masz przygotowaną odpowiedź, jeżeli udało ci się wszystkie 3 przysłowia rozszyfrować, no to wtedy trzeba jak najszybciej wybrać numer do studia, bo szkoda by było dać się wyprzedzić. Nawet 3000 zł do wygrania, kasa na pewno się przyda. No ale trzeba jeszcze poświęcić się chwilkę i powalczyć o te pieniądze jak najszybciej, wybierając numer do studia. 704-300-4310. No, kto następny dołącza do grona zwycięzców? Bo przecież o to chodzi w tym programie, żebyście wygrywali pieniądze. Im szybciej to się dzieje, tym więcej osób ma szansę wygrać. 6 chwil. Kto nie śpi? Przysypiamy już pewnie przed telewizorem. No wcale mnie nie dziwi, bo to przecież późna pora jest, a zastanawianie się nad zagadką chyba nie sprawia, że się nagle pobudzimy, wręcz przeciwnie. Także nie śpijmy jeszcze, czekają kolejne zagadki, czekają duże pieniądze, więc szkoda by było teraz zasnąć. Kto rozszyfrował wszystkie 3 przysłowia? No pewnie są osoby, które dzielnie walczyły przy okazji pierwszej zagadki, bo słyszałam mnóstwo telefonów w studio, ale kiedy pojawiła się zagadka z przysłowiami, to część osób na pewno doszła do wniosku, że to nie jest kategoria, z którą radzą sobie dobrze. Te osoby pewnie się poddały, ale kto jest tam po drugiej stronie ekranu i doszedł do wniosku, że spróbuje swoich sił? Jeżeli jest ktoś taki, czekam na telefon. Nawet 3000 zł do wygrania, ale czas biegnie. Zobaczcie, już zostało nam z tych 10 tylko 6 chwil. Szkoda czekać do końca odliczania. Ja czekam na telefon i ten czas jest tutaj dla Was. Natomiast im szybciej rozwiążecie zagadkę, tym szybciej przejdziemy do kolejnych i już następna osoba będzie miała szansę na wygraną. Także im szybciej, tym lepiej. Natomiast czekam na telefon osoby, która faktycznie z zagadką sobie poradziła. Żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś rozszyfrował jedno czy dwa przysłowia i liczy na to, że to też jakoś przejdzie. No nie. Musi być pełna odpowiedź. Wszystkie 3 przysłowia. Kasa duża do wygrania. Zagadka dość długa, to fakt, ale czasu mamy coraz mniej i warto spróbować jednak, chociaż spróbować rozwiązać zagadkę, zanim ten czas minie, bo szkoda by było, gdyby została bez zwycięzcy, gdyby na przykład reżyser zdecydował o zmianie zagadki. Póki ten czas mamy, póki to odliczanie trwa, możecie czuć się spokojni, bo reżyser na pewno przed czasem zagadki nam nie zmieni, ale też nie ma co czekać do końca odliczania i ryzykować, że ktoś cię wyprzedzi. 5 chwil, połowa odliczania, to co? Czy usłyszę telefon? Czy ktoś już w tym momencie jest gotowy z odpowiedzią?
Jeżeli tak, dyktuję numer i czekam na zwycięzcę. 704 304 310. No śmiało, jedna osoba. Za dużo tych przysłów. No ale reżyser mówi, Ewa, no proponujemy duże pieniądze. Nie może być tak, że ja tutaj będę ułatwiał te zagadki jakoś bardzo. Myślę, że to dobra propozycja. No, trzy przysłowia i nawet 3000 zł do wygrania. To co? Kto już wie? Bo naprawdę szkoda czasu. Już moglibyśmy się mierzyć z kolejną zagadką, a tak wciąż tkwimy przy tej. Mnóstwo telefonów słyszałam przy poprzedniej zagadce. Nie mieliście problemu z trafieniem tutaj do mnie do studia. Przy tej zagadce myślę, że może być problem z jej szybkim rozwiązaniem, no bo wiem, że rozszyfrowanie trzech przysłów, w dodatku no, kategoria, która zapomniana przez nas ostatnio trochę, to może być jakiś problem, ale może ktoś sobie już poradził. Zostały 4 chwile. Szansa wciąż jest, tylko kto nie śpi, bo im później się robi, im dłużej program trwa, tym większe moje obawy o to, czy ktokolwiek przed telewizorem pozostał, bo no, najważniejsze, żeby byli chętni do tego, żeby zagadkę rozwiązać, bo wtedy na pewno ktoś sobie poradzi, na pewno odpowiedź usłyszę prędzej czy później. Najgorsza to jest taka sytuacja, kiedy już jest tak późno, że kiedy pojawia się kolejna zagadka, po prostu nie ma chętnych, żeby ją rozwiązać. Mam nadzieję, że tak się nie dzieje w przypadku tej zagadki, tylko po prostu fakt, że tych przysłów jest aż 3, sprawił, że jeszcze telefonu nie usłyszałam. Mamy 4 chwile, mam nadzieję, że do tego czasu zagadka zostanie rozwiązana. 704 304 310 to numer do studia. Wygrać można nawet 3000 zł. Kto sobie poradził? No już chciałabym przejść dalej. Skoro tak dobrze sobie dzisiaj radzicie, to szkoda by było zatrzymywać się dłużej przy jednej zagadce. 3 chwile. No to trzeba się decydować. Tak, mam 3 przysłowia, wybieram numer do studia i walczę o nawet 3000 zł. Albo nie mam, daję szansę komuś innemu i patrzę, oglądam program i patrzę, jak wygrywają inni. No to już się nic więcej nie wydarzy. Oprócz, mam nadzieję, telefonu z odpowiedzią. 3 chwile to czas, który nam pozostał na rozwiązanie tej zagadki. I biegniemy szybciutko dalej. No to kto wie? Kto już sobie poradził?
Ważne, żebyście sobie zapisali te przysłowia na kartce. To może się wydawać banalne, ale naprawdę, wybieramy potem numer do studia. Jest to lekkie podenerwowanie, walczymy o duże pieniądze. No i może się okazać, że po prostu jedno z przysłów na przykład nam wyleci z głowy, albo coś przekręcimy. Byłoby szkoda. A tak mamy zapisane, nie musimy się przejmować, nawet jeżeli nas pamięć zawiedzie. A to przecież późna godzina, jesteśmy zmęczeni, do tego ten upał. Naprawdę wszystko się może wydarzyć. Więc lepiej się zabezpieczyć i mieć przygotowaną odpowiedź. To kto wie? Czy usłyszę teraz telefon? Nie ma co czekać do zera. To jest czas maksymalny, jaki chcielibyśmy tej zagadce poświęcić, ale jeżeli teraz usłyszę odpowiedź, tym lepiej, bo już pobiegniemy do kolejnej zagadki. Oj, chyba Marcinku, nikt po prostu nie poradził sobie z całością i nie znalazł wszystkich przysłów, bo już bym słyszała telefon. Zobacz, zostały dwie chwile, a ja jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Za dużo, bo tak przy poprzedniej zagadce, oczywiście tempo rewelacyjne, mnóstwo telefonów w studio, ale szukaliśmy jednego słowa. Tutaj nie dość, że nie szukamy jednego słowa, bo po kilka, to jeszcze po kilka w każdym przysłowiu. W sumie szukamy trzech przysłów. No to jeszcze do tego ta kategoria. No, coraz trudniej jest nam przypomnieć sobie jakieś przysłowia, bo coraz rzadziej ich używamy. No, do tego coraz później, coraz mniej osób przed telewizorem. Dwie chwile. Czy uda nam się, zdążymy rozwiązać zagadkę w tym czasie? Jeszcze szansa jest. 704-300-410. Musi się udać. Nie ma co czekać, jeżeli ktoś wie. Potrzebuję jednej sprytnej osoby. No, gdybym czekała tutaj na tłumy, to faktycznie byłby problem, żebym tyle osób zdążyła usłyszeć, które zagadką sobie poradzą. Ale jedna osoba, no to sami przyznacie, że jest to możliwe. Kto sobie poradził? Ostatni moment. To w sam raz na wybranie numeru do studia. 704-300-410. Kto ogląda program, siedzi o tak późnej porze przed telewizorem i mimo tej pory, mimo zmęczenia upałem, jest w stanie skupić się na zagadce i poradził sobie, szukając odpowiedzi, szukając wszystkich trzech przysłów. Czy jest ktoś taki? No ale musimy się pospieszyć, bo czas biegnie, a nie chcielibyśmy się tutaj zatrzymywać. Świetnie Wam szło od początku programu, mnóstwo telefonów, więc dobrze by było, żeby tak się działo przez cały program, żebyśmy jak najwięcej zagadek rozegrali. Kto już rozszyfrował wszystkie trzy przysłowia? No może faktycznie reżyser przesadził troszeczkę z tym, że dużo tych przysłów, no ale i też duże pieniądze do wygrania, więc stara się Wam to jakoś zrekompensować. Nawet 3000 złotych. To kto wie? Dobrze, ja sięgam po te pieniądze i cały czas nasłuchuję dźwięku telefonu. Nawet 3000 złotych do wygrania. To do kogoś z Was może powędrować ten wachlarz pieniędzy, no ale to Wy musicie podjąć o tym decyzję, wybrać numer do studia i podzielić się odpowiedzią. Ja do Was zadzwonić nie mogę. Szybka reakcja, ale tutaj zwracam się do kogoś, kto już poradził sobie ewentualnie z zagadką, bo jeżeli nie znasz odpowiedzi, naprawdę nie ma sensu łapać za telefon. Szkoda odbierać szansy komuś, kto wie, kto rozszyfrował wszystkie trzy przysłowia. To kto jest dobry w tej dziedzinie? Kto nie zapomniał tych wszystkich przysłów? Coraz rzadziej ich używamy, więc to może stanowić problem w rozwiązaniu zagadki, ale jestem pewna, że ktoś, kto spróbował swoich sił, to przynajmniej z dwoma przysłowiami sobie poradził. To teraz jeszcze chwila takiego skupienia i może uda się to ostatnie przysłowie jeszcze rozszyfrować. Szansa jest, ostatni moment. Nawet 3000 złotych do wygrania. No, czas minął.
Moment, Marcinku, nie pokazuj jeszcze odpowiedzi. Nie, nie, no daj szansę. Często widzowie czekają na to zero, na ten ostatni moment, więc jeszcze nie pokazuj rozwiązania. Dobrze, ja dyktuję numer i mam nadzieję, że usłyszę telefon, bo reżyser już bardzo chciałby przejść dalej. 704 304 310. I? No nie wierzę, naprawdę nikt, nawet jedna osoba, nawet jeżeli nie jest to kategoria, o której dobrze pamiętamy w obecnych czasach, to jednak ktoś sobie musiał poradzić. Kto? No bo jeżeli znasz odpowiedź, ale nie wybierasz numeru do studia, no nie będziesz mógł sięgnąć po te pieniądze. Ja nie wiem i nie dowiem się, czy poradziłeś sobie z zagadką, dopóki nie usłyszę cię tutaj w studio. 704 304 310. Kto sięga po nawet 3000 zł? Jeszcze czekam. Jedna osoba wystarczy. Pochwal się swoją wiedzą. No, reżyser krzyczy, że musimy wyświetlać rozwiązanie. Momencik, Marcinku, no już nie możesz dać nam chwili, skoro zaserwowałeś nam zagadkę trudniejszą, no bo aż trzy przysłowia. To dlatego tak się tutaj denerwowałeś, że jeszcze... Aha, to teraz rozumiem. Bo tak reżyser pospieszał, mimo że zaserwował trudniejszą zagadkę. Myślałam, że może po prostu jakieś dzisiaj w gorącej wodzie kąpany, w gorącym powietrzu. Ale nie, mówi, że spieszył się dlatego, że musimy kończyć program. Słuchajcie, bardzo szybko mi to dzisiaj zleciało. Może dlatego, że od początku programu szybkie tempo, mnóstwo telefonów i jakoś gdzieś ten czas... przez palce przeciekał. Dobrze, to teraz mobilizujemy się, żeby ten czas, który nam pozostał do końca programu, wykorzystać jak najefektywniej i wygrać pieniądze. 704, 304, 310, nawet 3000 zł do wygrania. Jeszcze zaznaczam, bo kończymy nie tylko zagadkę, ale i program. Także o ile nie spieszyliśmy się jeszcze przed chwilą, teraz warto się pospieszyć. No uwaga, dyktuję numer i czekam na zwycięzcę, ale to musi być teraz, bo kończymy zagadkę, kończymy program, przypominam. 704 304 310. Dobrze, trzy chwile ode mnie, ale to tak na wybranie numeru, bo naprawdę nie mamy już czasu. Okazuje się, że musimy się za moment pożegnać, także chciałabym, żeby ktoś w tym czasie zdążył wygrać pieniądze. Trzy. Jeszcze szansa jest, jeszcze tu jestem, dopóki reżyser nie pokazał rozwiązania, to ktoś z was może tutaj na antenie wypowiedzieć te trzy przysłowia i wygrać nawet 3000 zł. Ale to od ciebie zależy, czy zdążysz się tutaj zgłosić.
Ja do ciebie zadzwonić nie mogę, to ty musisz dać sobie szansę i wybrać numer jak najszybciej. 704-300-4310. Muszę odliczać dalej, bo reżyser już na mnie krzyczy. Dwie chwile. I? Jeszcze ktoś zdąży. Kto sobie poradził? Kończymy program. Gdybyśmy mieli jeszcze tego czasu, moglibyśmy zaczekać, nie martwiąc się o to, czy zdążymy zaserwować kolejne zagadki. Ale teraz już wiemy, że kolejne zagadki nie zdążą się tutaj pojawić dziś w programie. Tym bardziej chciałabym, żeby ktoś z was sięgnął po pieniądze przy okazji tej zagadki, którą widzicie na ekranie. Ostatnia szansa w dzisiejszym programie na wygranie pieniędzy. Nawet 3000 złotych. Ostatni moment. Dobrze, no to pokaż, ile mamy tego czasu. No skoro mówisz, że nie mamy już czasu, że musimy kończyć program, no to powiedz, ile tego czasu nam zostało. Może widzowie myślą, że już za późno i dlatego nikt nie wybiera numeru. 704-300-4310. Uwaga, półtorej minuty. Zdążysz tu trafić, tylko jeżeli nie rozwiązałeś zagadki do tej pory, to teraz nie szukaj tych przesłów, jest za późno. To jest za mało czasu, żeby próbować rozwiązać zagadkę. To jest czas dla takiej osoby, która być może dopiero przed momentem, ale rozszyfrowała wszystkie trzy przysłowia i teraz wybiera numer do studia. Minuta i kilka sekund. Jeszcze ktoś z was zdąży, ktoś kto próbuje, bo jeżeli się poddałeś, no szkoda. Została minuta i jeszcze można sięgnąć po nawet 3000 zł. Kto zdąży? Jedna sprytna osoba, która nie przestraszyła się tej kategorii, no i nie zmożył sen tej osoby, bo to też się zdarza, że jesteśmy przed ekranem, próbujemy swoich sił przy różnych zagadkach, ale przychodzi taki moment, kiedy po prostu się poddajemy. Uwaga, pół minuty. Udało ci się te trzy przysłowia rozszyfrować? To powalcz o 3000 zł. Uwaga, 20 sekund. No to kto wybiera numer, bo mało czasu. 704-300-4310. Zostały sekundy. Nie poddawaj się w tej chwili. Szansa na wygranie dużych pieniędzy, ale czasu niewiele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i dobrze, ja już odkładam te pieniądze. Sięgam po pytania. No ja już jestem gotowa, a wy? Moment, jeszcze czekamy. Marcinku, no to załatw jakieś dodatkowe sekundy, no musi się udać. No naprawdę szkoda, żeby zakończył się program bez tego ostatniego zwycięzcy. Ktoś jeszcze może sięgnąć po te pieniądze. Śmiało, powalcz. Daj sobie szansę, rzutem na taśmę, wybierz ten numer po raz ostatni. No jeżeli jest szansa na wygranie dużych pieniędzy, a udało ci się rozszyfrować zagadkę w całości, naprawdę szkoda by się było poddać teraz. Za moment będzie już po szansie, za moment będzie po programie. Teraz jeszcze póki ta szansa jest, skorzystaj, wybierz numer, może to właśnie ty. Za chwilę będziesz się cieszył wygraną. 704-304-310. Jeżeli masz jedno lub dwa przysłowia, to nie wybieraj numeru. Daj szansę komuś, kto poradził sobie w całości z zagadką. Jutro być może będą prostsze zagadki, a na pewno zaczniecie od prostszych na początku programu, także będzie szansa na próbę rozwiązania czegoś prostszego. Ale teraz jeszcze jest szansa dla kogoś z was.
kto poradził sobie z tą zagadką, z wszystkimi trzema przysłowiami. Kto wybiera numer do studia? No uwaga, 704 304 310. Jeszcze ktoś dąży. Dobrze, ja już nic nie mówię. Czekam na telefon. Kto? Kto wie? No uwaga, jeżeli mam usłyszeć telefon, to teraz, za chwilkę będzie za późno, kończymy program. Czy ktoś wybrał numer? Jeżeli tak, powinnam usłyszeć taką osobę. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, co kraj to obyczaj, kuj żelazo póki gorące, cel uświęca środki. I bardzo dobrze, poprawnie rozszyfrowane trzy przysłowia. 100 zł jest już pani, a teraz przechodzimy szybciutko do pytań bonusowych. Mam nadzieję, że jest pani gotowa. Czekam tylko, aż reżyser tutaj nam zegar pokaże. Jest i zegar. No to uwaga. W którym województwie leży Kamienna Góra? Nie mam pojęcia. To niech pani strzela. Kamienna Góra na południu. Nie wiem. Nie wiem, gdzie to może być. A już się poddaję. Dolnośląskie. Szkoda, szkoda, że się pani poddała, ale rozumiem decyzję. I 100 zł wygrywa pani w tym momencie za odpowiedź. Bardzo się cieszę, że się udało. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Życzę wam kolorowych snów. A ja widzę się z wami w przyszłym tygodniu. Na jutro zapraszam w imieniu Moniki.